Witam. W ramach pomocy społecznej służę dobrą radą odnośnie tego komentarza. Na niego odpowiem, bo to dobry temat w sumie. Jednak przed czym musi być Skins Monkey, strona do wymieniania swoich skinów, która nie wlicza cen naklejek, na przykład takich. Ale to jest szybki film, więc lecimy. Więc ja osobiście witam. Właśnie przeczytałem komentarz, że ktoś chciał sprzedać skina do CS2. Dowolną broń. Cena wystawiona broni 3 zł. Wiadomo, cena zleceń kupna 2 zł. No to on wziął i sprzedał, nie? Błyskawicznie się sprzedało, no ale jakby jestem zdziwiony, nie? No bo gościowi nie przyszły pieniądze na konto, no to uznał, że sprzeda jeszcze raz. No i nie dało się sprzedać. Dziwna sytuacja. Karty sprzedają się momentalnie, a bronie nie. Dziwne. Czy ktoś tak miał? Pozdrawiam. Witam cię, użytkowniku. Również pozdrawiam. Sytuacja jest następująca. Kiedy jest buy order, ponieważ na rynku Steam możesz zrobić 10 razy więcej buy orderów niż masz pieniędzy. Więc jeżeli masz taką sytuację, to oznacza, że osoba, która aktualnie ma buy order, nie ma pieniędzy na zapłacenie danej kwoty, więc jego buy order się kasuje, a ty jesteś w tak zwanej dupie. W sensie dostajesz skina z powrotem, a nie sprzedaje mu się to. Pozdrawiam.